Witajcie bardzo serdecznie. Ankietę, którą utworzyłem na moim kanale dotyczącą w zasadzie jednej gry, jest ona co prawda podzielona na cztery wersje, bo chciałem wam właśnie przedstawić różnicę między nimi i dlaczego było tyle zachodu na tym kanale w zeszłym miesiącu. Wyłoniłem dyscypliny, które są tutaj w grze, jest ich 10. No i ankietę musiałem tak podzielić, żeby były dwie dyscypliny. W jednej dyscyplinie, na którą zagłosowaliście, nie jestem dobry. W skokach narciarskich jestem nawet, więc tutaj bym pewnie wam pokazał. No ale w tych drugich sami musicie to zobaczyć. O tej dyscyplinie mówiłem, jazda po multach. Nie jestem w niej dobry. Siara jak 150. No cóż. W porządku, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie na takim nietypowym materiale. Próbowałem właśnie coś wymyślić nowego, żeby na tym kanale też się trochę działo. Między innymi też ze starszych gier, myślę, coś tam warto będzie wam przedstawić. Nie wiem, czy takie ujęcie będzie ok, ale jeśli wam się spodoba jak najbardziej i sam sposób nagrywania i formuła tego filmu, no to zobaczymy inne wersje gier, bo jeszcze kilka tam się pewnie znajdzie, więc mogę wam to z dużą szczerością zaprezentować. Tutaj macie wystawionego Mega Drive'a. Nie wiem, czy słychać poprawnie dźwięk. Ewentualnie podgłośnie, żeby było wszystko dobrze. No i z tyłu kalendarium igrzysk zimowych, które się odbywały od 1924 roku. Już prawie 100 lat będą miały te igrzyska zimowe. Sprawdzimy sobie nie tylko te dyscypliny na Mega Drive, które do ankiety dałem. Między innymi tam miały być skoki narciarskie, które się pojawią. To będzie jedna sprawa. Druga natomiast podmienię, bo tutaj jazda po multach wyglądała dla mnie katastrofalnie, ale dla takiego uzupełnienia wam pokażę te wszystkie wersje właśnie z tą dyscypliną. Wszystkie wersje gier wam pokażę. Każdą dyscyplinę pokażę wam na tych wersjach. No i jeszcze czeka nas oczywiście wersja Master System, tak, tutaj też wam to zaprezentuję. Super Nintendo i Game Gear, tak? Tutaj też na tych dwóch wersjach będziemy się opierać, która lepsza, która ciekawsza. Oczywiście po tych dyscyplinach, które dałem na ankiecie, wiem, trochę mało sprawiedliwie, można by było materiał bardziej przybliżyć, no ale w sumie z drugiej strony, gdyby tak wszystko omawiać, dyscyplin, no to troszkę czasu by zajmował. Między innymi macie właśnie za mną saneczkarstwo. Więc nie wiem. Uważam, że ten sposób będzie ciekawy, a może was motywuje i zobaczymy kolejne dyscypliny, nie wiem. Jeszcze zdecyduję, jak to będzie. Także dla każdej z tych wersji zobaczycie skoki narciarskie. One mi tutaj najlepiej wypadają. Jeszcze nie wiem, jak to będzie na Super Nintendo, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. I niech będzie ten short track cholerny, bo tam całkiem fajna muzyczka przygrywa. No i przez te gry właśnie z olimpiadą zimową tyle zachodu było w poprzednim miesiącu. Tak jak słyszeliście na początku filmu. Jedziemy z tym tematem. W porządku. Mam nadzieję, że mi wybaczycie nietypowe ustawienie kamery. Inaczej nie mogę tego nagrać, naprawdę. Wybaczcie mi, gdybym mógł, to bym się dawno do tego przyłożył. A zresztą nawet ostatnimi czasy moja nagrywarka płata figle i przy nagrywaniu nawet w standardowej jakości obrazu i dźwięku bardzo mi często mi w ogóle przerywa, często mi ucina jakiś fragment nagrania, więc nie jest to dla mnie dobre, ale trudno się mówi. Dobra, mamy wersję Mega Drive. Zaprezentuję wam dzisiaj tą dyscyplinę, czyli to będzie skoki, to będą skoki narciarskie
I tutaj będzie łyżwiarstwo szybkie, speed track czy short track, obojętnie. Tutaj jedziemy, całkiem fajna animacja przybliżenia sprite'a, teoretycznie niemożliwe na Mega Drive'a, ale jednak bardzo możliwe. Mamy tutaj dziwnego zawodnika o nazwie, no dobra, Daimna Forkin, nie wiem. Najpierw na co musimy zwrócić uwagę, to na ten krzaczek, który jest tam po tej stronie. Gdy nie wieje specjalnie, wtedy możemy wystartować, mi tu sam gościu wystartował. Zaraz wam tu wszystko po kolei objaśnię, bo tutaj się dzieją się rzeczy po prostu niesłychane. Dzieją się tu rzeczy niesłychane. Na 100 metry udało mi się wyskoczyć. Udało mi się wylądować. Dobra, jeszcze raz, bo za bardzo skupiłem się na innej rzeczy. Więc tak, regulujecie sobie prędkość wiatru przy krzaczku wciskając A. Ten pasek, który macie, strzałki, które macie przy nartach, to musicie jak najbardziej po środku ustawić, tam gdzie macie takie dwie kreski, nie wiem czy będzie je widać. Sądzę, że tak. Tu musicie mieć ten środek. Przy końcówce wyskoczni wciskamy ponownie A. I tutaj teraz, gdy postać wychyla lewą lub prawą rękę, to musimy dokładnie dany kierunek wcisnąć, żeby się po prostu nie telepać i żeby ten skok był w miarę daleki. No i z powrotem kolejny przycisk A, jak już będziemy lądować, to wtedy lądujemy i mamy taki wynik. Także tutaj sądzę, że mi nieźle poszło. Jeszcze raz się sprawdzę tutaj. Patrzymy na krzaczek. Nie ma wiatru, lecimy. Wyrównujemy środek ciężkości, czy po prostu samych wysokości nart. No i wynik całkiem spoko, tak. Mógłby być lepszy, ale sądzę, że tutaj w tych konkurencjach o medal to raczej tutaj będzie najwięcej punktów do zebrania. No i dobra, od razu przejdziemy sobie do short tracku. Tutaj będzie dosyć solidne naparzanie na dwa guziki. Tutaj naparzamy A i B bez ustanku. Nie wiem jeszcze do końca jak z rytmem, ponieważ nie jestem tutaj dobry w tej dyscyplinie, a to byłby chyba najbardziej sensowny, jeżeli chodzi o zaprezentowanie tego gameplayu do każdej z tych czterech wersji, więc tutaj raczej tak niech będzie. Musimy się przygotować i napierdzielamy. No tutaj nie będę w tym dobry. A i B bez przerwy naciskamy, to jest bardzo, bardzo trudne. To w zależności jak nam się palce męczą. Fajne do opanowania, ale kurde, będzie to mi bardzo długo szło, żeby to opanować do perfekcji. Prawie nikogo nie ma na tym. I oto było tyle zachodu na moim kanale w poprzednim miesiącu. Nie wiem, ja jakoś tak lubię takie sporty. Lubię takie sporty, nie lubię ich uprawiać, bo nie jestem dobry w łyżwiarstwie, ale interesuję się tym gdzieś tam, więc no tak to wygląda. Taki jestem w tym. Tutaj, więc no. Będziecie mieli mękę w kwestii dźwiękowej, jeżeli chodzi o w ogóle słuchanie tego. To jest dramat. Jedziemy dalej. Uwagi na to, moi drodzy, że tutaj moja konsola jest przerobiona ze względu takiego, że ma ona przerobiony tak swój system, żeby odpalała gry w normalnej prędkości NTSC. Tutaj może dźwięk mieć nieco cichszy. Jest delikatnie cichszy niż być powinien. I tak mniej więcej wygląda ta dyscyplina, którą zaraz będziemy robić. Dobra, zważywszy, że tutaj mamy tylko dwa guziki na padzie. Tak, taki jest padzik do Master System. Bierzemy sobie sesję treningową. I mamy troszkę inne menu wyboru plaż. Zresztą w ogóle ta wersja jest
zdowngrade'owana względem do Mega Drive'a, ale wygląda całkiem schludnie, tak? Wygląda fajnie i całkiem obiecująco, tak? Tutaj mamy skoki narciarskie i w rogu tutaj zaraz będzie to łyżwiarstwo szybkie, tak? Rozprawmy się z tym tematem, pokażę wam, jak mniej więcej wyglądają te małe zmiany. Tutaj to samo, co na wersji poprzedniej. Tutaj jest jedynie problem z odpowiednim ustawieniem środka nart, bo ten pasek troszkę za szybko zasuwa. Na Mega Drive było to łatwiej. Łatwiej można było to nadrobić. Tutaj dokładnie to samo, co na Mega Drive z tymi rękami. I tu troszkę dłużej zjeżdża. No i nam ludzie gratulują, ale tak to raczej tutaj szału nie będzie. Jeszcze raz wypróbuję. Na tych dyscyplinach oczywiście, które wybraliście, żeby pokazać je. Nie wiem, czy robić pozostałe. W odpowiednim momencie trzeba wyskoczyć, tak jak to mieliście tam. Kurde. Na tej wersji nie jestem dobry. Spróbowałem, żeby to się najlepiej dało i nie jest to zawsze takie proste. Jak ja lubię te kraksy. Ale przynajmniej na Mega Drive nie widzieliście tych kraks. No tam tylko klatki animacji są. Jeszcze raz sobie zobaczę. Ale lipa. Totalna lipa. Przynajmniej muzycznie wypada fajnie. Tak w miarę... Kurde. W miarę kanały dźwiękowe są dobrze tutaj spożytkowane. Widać, że ktoś troszeczkę przy tym posiedział, żeby ten dźwięk brzmiał fajnie. Dobra, zobaczymy teraz, bo ten skok... Kurde mać. No nareszcie, patrzcie, jaki piękny wynik. 94-68. Ładnie. I ten wynik już mi bardziej się podoba, tak? Dobra, a teraz zobaczcie sobie jeszcze łyżwiarstwo szybkie. Tutaj też nie będę w tym dobry. No i bardzo podobnie wygląda. Aj. I te animacje są całkiem nawet dobrze zrobione, są płynne. Są dopracowane. Ale tutaj będzie bardzo podobny wynik, tak jak poprzednio. Nie, będzie lipa, moi drodzy. Ale animacje są naprawdę, muszę wam przyznać, tutaj dobre. Zresztą jak widzę po gry na Master System wydawane, no to faktycznie ta i jeszcze kilka innych naprawdę ma bardzo dobre animacje. Tutaj nie daję rady, ale przynajmniej mogę wam tutaj coś pokazać. Jeszcze te muldy, ale tutaj będzie lipa. Chociaż zaraz, przypominam sobie. Tutaj jest odrobinę łatwiej, bo macie ten pasek na dole. I tutaj raczej ryzyko wypadnięcia nie istnieje. Więc tutaj nie ma takiej tragedii. No nie wiem, czy to jest dobry wynik. Nie jestem tego pewny, ale... Sądzę, że tym was mogę zainteresować. No i kolejna wersja. No dobra, witajcie. Przed wami następna wersja. Zanim jeszcze zobaczycie wersję Super Nintendo, to pokażę wam, jak się na tym Game Gearze gra, jeżeli widzieliście materiał dotyczący
samej konsologii. Głośniczek jest dosyć głośny, więc można tak zrobić. Wersja podobna do Master System, tylko oferuje troszkę inne menu. Odrobinę to tak wygląda. I nasz rozłożony zestaw utworów, jeżeli chodzi o wersję Game Gear. Tutaj natomiast na tej wersji muzycznej oczywiście wypada tak samo. Miniaturki wyglądają nieco inaczej. I nie ma tej prezentacji dyscypliny. Tutaj nie wiem, czy patrzeć na tą pochodnię, która powiewa mniej lub bardziej. Tutaj nie wiem też, czy regulować sobie między innymi ten środek nart. I nie wiem, jak to tutaj do końca wygląda. Bo niby jest prezentacja, okej, fajnie. Trochę słabo chyba. Tak. Tak to brzmi. I ten ekran taki jasny jest, uwierzcie mi. Ten ogień. Dobra, i ja tutaj nie wiem, czy ja w ogóle cokolwiek reguluję. Tutaj już wyjątkowo słabo mi pójdzie. Nawet nie widać. No, więc tak wygląda. Tutaj kijowo. Mogę wam powiedzieć. Dobra, więc tak to wygląda. Troszkę inaczej jest zrobiona wersja. Widzicie, są małe różnice jednak pod względem wykonania. Dobra, zobaczmy sobie łyżwiarstwo szybkie. Tutaj raczej będę noga. Chociaż hej, zbliżam się do tamtych. Czyżbym był drugi? Aj, zrąbałem. Jeszcze raz. Zrąbałem, bo dotknąłem. Szarpnąłem konsolę. Podzasilacz mam. W razie czego... Ojej, nie ta dyscyplina. Ten ekran jest straszny. Uwierzcie mi. Się pchają. Mi palce odpadają, dosłownie, uwierzcie mi. Na przemian robię, ale to nic nie daje. Że ta ostrość. Wiecie, gdybym grał sam, nie nagrywałbym tego, no to pewnie by mi tu lepiej szło, nie? Nie, nie. Te jednak sporty to są dramatyczne, bo kurde, ręce odpadają. Ech, zmęczyłem się. Mogę do domu. No nic. Dobra, i jeszcze chcę wam pokazać te cholerne muldy. I tutaj jest już chyba ta sama szopka, co na Mega Drive'ie. Tu jest już to samo gówno. Więc Master System, najłatwiejsza wersja ever. Takie coś. Nie wiem, jak tutaj to sterowanie... Nie wiem, jak tutaj to sterowanie ogarnąć. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś wpadnie na ten pomysł, to będzie miał u mnie normalnie suchą kromkę. Suchą kromkę chleba, nie? Nic. Widzimy się przy Super Nintendo.
Przed Wami wersja Super Nintendo. Tutaj już jedna drobna zmiana. Wybór języka jest troszeczkę mniej efektywny, bowiem nie ma tej animacji machania flagą, jak nastąpi zmiana języka. Tu jest troszkę pod tym względem kiepsko i tutaj trochę za głośno. Ok, wersja dosyć podobna, tak jak mogliście zauważyć, przy dwóch od Segi. Menu jest mniejsze i na szczęście tutaj nie trzeba takiego dłuższego ekranu, tak jak to było na Mega Drive czy na Master System, żeby dosięgnąć tutaj do łyżwiarstwa szybkiego. Polecimy sobie od razu ze skokami narciarskimi, bo to Was najbardziej interesuje. Dobra, no i wgrała nam się muzyczka z pierwszej części. Krzaczek jest na dole. Nie tak, jak to miało miejsce. O kurde. Nie tak, jak to miało miejsce na platformie Segi. Ale można ponowić, co ciekawe. Tego nie było na Sedze. Tutaj ten wskaźnik lata troszkę tak jakby swobodniej. Tutaj troszkę inna animacja zawiedzenia. No i dźwiękowo troszkę inaczej, ale bardzo podobne brzmienie jest, bo to jest ten sam soundtrack, tylko po prostu inny. Pod inny sprzęt, tak jak widać. Tutaj nasz gościu się nie cieszy, to ciekawe. Wylądowałem nawet w całkiem dobrej odległości. Może jeszcze raz. Tutaj regulacja tego jest chyba najłatwiejsza. Ale animacje lotu naszego ziomka jest trochę gorsza niż na Mega Drive. Tam było bardziej dokładniej. Ale wersja też całkiem fajna. Można powiedzieć. Też da się grać. No i to chyba najlepszy wynik ze wszystkich. O, proszę bardzo, jednak. Jednak jest animacja. Dobra. Tutaj bardzo podobnie było. Ja wolę wciskać Y i B. Tak jak tutaj macie te dwa guziki na raz, żeby wyskoczyć i wylądować. Tyle z filozofii. Dobra. Short track. Nie pamiętam sterowania. Tutaj muszę Wam się z dużą szczerością przyznać. Ale zobaczymy. To jest bardzo fajny utwór. Tylko coś mi to za wolno idzie. Tak bardzo ślamazarnie bym powiedział. Można oczywiście kierować w trakcie jazdy. Bardziej być na krawędzi. Bardzo kiepsko mi idzie. Ale mnie wyprzedzili. Niestety tu jest problem taki, że z tym sterowaniem to jest zawsze problem. Nie ma się instrukcji, to praktycznie do widzenia. No cóż, nie jestem tutaj dobry. Od razu Wam powiem. Mówię, o tyle dobrze, że mam instrukcję do Master System i Mega Drive i Game Gear, ale do Super Nintendo nie mam, bo jest taki podstawowy problem. Nintendo wydawało
gry w pudełkach kartonowych i one tak gubiły się, niszczyły się i tu można łatwo przegrać od razu, można powiedzieć. Jeszcze raz sobie zobaczcie. Nie wiem, za jaką cholerę tu jest kogut. No i tyle. A na wersji Master System nie można było się w ogóle wyglebać, bo nie było takiej możliwości, więc tutaj jestem noga. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam taki film się spodoba. Na koniec taki mały... bo tu jest... Tu jest skill level automatycznie na normalu. Niby nie dziwne, nie? I tak na mały koniec, jeśli wam się podobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę. Docierają do mnie sygnały, że YouTube obcina ostatnio zasięgi na filmach i postanowiłem tutaj też coś z tym działać. Zostawcie łapkę chociaż w górę, ewentualnie jakiś tam komentarz, żeby coś tam się działo, bo teraz ten koniec roku 2019 będę chciał zaplanować jak najbardziej pod gameplaye, więc jeśli będzie wam się to opłacało, jak najbardziej zaglądajcie do mnie, oglądajcie w pełni filmy, bo dużo się dzieje, a mimo wszystko czegoś się fajnego dowiecie, bo na ogólnym YouTubie nie ma takich materiałów raczej. Tutaj są raczej moje tak właśnie unikalne doświadczenia, mało kto wam co o tym powie, a ja tutaj z chęcią się dla was poświęcę, żeby coś się działo. W takim razie bardzo was pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Może kolejne dyscypliny pokażę, nie wiem, zobaczymy, jest to troszkę roboty przy tym, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. Pozdrawiam, do zobaczenia.